Dzień dobry. Witam w nowym bookhaulu, który zacznę jakże optymistyczną informacją, że Mag łaskawie dostarczył mi paczkę. Cześć, jestem Anka z kanału Anka i gadam o książkach. O Anka, o książkach. Tak powinno zmienić może nazwy kanału? Może chyba zapomnę. Bo nie wiem, jak to zrobić, ale nieważne. Zapraszam was na bookhaula. Za chwilę będzie inne nagranie z innymi książkami, ale tylko chciałam, bo na pewno się martwicie o moje książki z Maga, na które czekam już dwa razy po 14 dni roboczych, było jak nie więcej. Rzekomo była pomyłka i poszło nie to, co trzeba do druku. Podobno, albo mnie kciula robią, kto wie. I chciałam tylko otworzyć i sprawdzić, czy mam właśnie to, co powinnam mieć w tej paczce. Bo kwintesencją wszystkiego, tak tylko tak przyszedł, nie widzicie go. Dzień dobry. Bo kwintesencją dramatu byłoby, jakbym... Co ty to robisz? Of course. Jakby tu było nie moje zamówienie, albo błędne, to mają być cztery książki. Jackson! Ej! Nie gryź tego! Nie! Yes. Chodź na to, że się nie walnęli. Stan idealny. Nie mam tu nic do zarzucenia. Ujęcie od dołu. Najgorsze z możliwych. Nie wiem, czemu se to robię. Wychodzi na to, że się nie walnęli, ale żadnych przeprosin. Zobaczy na fakturę jakieś sorry chociaż. Nie, niestety. Ani zakładki nie rzuci, ani... Bo jakby... Ja wiem, że na Magu często się długo czeka, ale te adnotacje, że kiedy i ile dni tego czekania, to jakby spoko. I zawsze było 2 tygodnie, to te dosłownie 2 tygodnie, jeden dzień miałam paczkę u siebie. Było 10 dni, to było 10 dni, jeden dzień paczka była u mnie. A teraz, no tak. Szczypta nienawiści, Abercrombie. I tak, moi drodzy, pierwsze prawo mam w całości. Kłopotliwy niepokój, pokój. Niepokój, pokój. Zawsze się pomyli. No przecież syn właśnie kończy. Ucieszy się ogromnie. Jeszcze w ogóle nie pamiętał, bo już dawno to zamawialiśmy i... Mamo, a jak wyglądała okładka? Który smok jest na okładce? Więc... Och, Jezu, go tak cieszy, że aż po prostu istne szczęście kupować mu książki. Jak one pachną! Tak, są w stanie idealnym. Mag jeszcze nigdy mi nie przysłał czegoś, co byłoby nie w stanie idealnym. Czytaj Empik. No i mamy Eriksona. Jezu, jakie to są klocki. To jest ponad 1000 stron! Nie widziałam, że ona jest aż tak gruba. Czy ja przetrwam 1000 stron z Eriksonem? I don't know. Boję się, że będę czytać to bardzo długo. Wolno, w sensie. Wybaczcie, są problemy książkoholika. Bo jak ja będę czytać tą jedną książkę tak długo, to ja co ja wam będę nagrywać? Nie wiem, no dobra. Okej, mam swoją tu kupeczkę. Nie pomylili się, mam szczęście. Miała jeszcze coś odsyłać, to by mi kopnęła, nie powiem gdzie. Dobra. Reszta... bukola później, bye. O, co tam tato masz? Na i dzień dziecka będzie, jednak się odbędzie. Kiedy jest? Sobotę, dalej. Matka! Jezus Maria! Co ty to robisz? Nie tak było, to nie tak było, wyżej. To. A gdzie gitara była? Wsadzona z boku. Dzień dobry. Możesz te książki, bo one są ciężkie, dać tam? Nie mogę, nie będziesz jej otwierać. Już jest dziura. Ja, już jest dziura?
O, Jesus. To jest pudło z Empiku wysłał Buxej? Tak. Za dużo tych książek tam. Pierwszy słyszę jakieś. Wypluj te ciężkie słowa. Nie ma za dużo książek. Buxej. Trzeba spowiadać z tego powodu. Ale nie wydaje ci się to okrutne tak trzymać te prezenty w pudłach na ich widoku? Żeby oni widzieli. O kurde. Co? Piotrek powiedział, że pas ma być dłuższy od niego, od jego wzrostu. No to jest 160. No, no to? Wstań. A jaki żółciutki, czysty. Pod światło to nie wyjdzie. O, to jest kawał kolorowanki. Jackson, spływaj. Nie patrzcie, bo to na wyjazd rzeczy też będą. Niespodzianka. Ale to grubaśne. No i dobrze, będziecie robić. Ćwiczenia dla dwulatka. Nie mamy dwulatka. I czterolatka, nie było trzy. Też jakiś taki drobny mak. Lema, ale wąsko tutaj takie. Nie? Tak rozumiesz? Tu? Mm. Nie? Taka jakaś. Ale to są te nowe wydania już Lema. Nie stare. To jest seria o panu Mercedesie. O jedna, ale ciężka i biała. Dziwne, że. Układasz na wieżę. No właśnie. Nie była w fantastyce. Już drugi raz biorą to za jakąś młodzieżuszkę. To jest takie na pograniczu horroru. Musiałam dostać felerną, bo było parę. Parę i na zdjęciu była widocznie jedna musiała być. No tu. Władca pierścieni. Hobbita mi się jakoś nie chce przeczytać, a. Zwiadowcy? No dawaj. Idziemy. Przede wszystkim. Wojna ma. Teraz będzie w piątek drugi tom. Ale w końcu jest pierwszy tom, bo zawsze to jest ta seria demoniczna. Zazwyczaj jest któryś z kolei tom. Czwarty albo któryś. One są też podzielone na części, poza chyba pierwszy. Pierwszy jest wydany w całości. Ładnie, nie? Gdybyś widział stare, to w ogóle byś nie zwrócił uwagi, bo to jest nowe wydanie. I cena okładkowa, zgadnij ile. Słyszałem, że pan będzie. Nie trwają przez wszystkie tomy, bo to jest bardzo duża rozbieżność czasowa. Tak, Basia mi powiedziała, że to są, no, masz rację, Basia mi mówiła, tysiące, no. I że jak ktoś polubił bohaterów, to dla niego to jest potem... Wiesz, ile cena okładkowa? 89. Ile? 89 zł. Chyba za 30 kupiliśmy. To jest na wyjazd. Co tam? Jak tam się czujemy? Dobrze. To myślę, że my dzisiaj ostatni raz mu daliśmy antybiotyk, bo to... Dzień dobry. Cześć wam. Nagrywamy Bukola. Zapraszam. I to jest tak naprawdę jedno zamówienie, które było robione przez okres 2 tygodni. Na Buxeju, polowanie. To było polowanie na książki. Połowa tych książek to po prostu na szybciora udało się. Część była, których się nie udało. Zamówiliśmy też sporo tam w pudle, tego wam nie będę pokazywać. Różne takie rebusy, kolorowanki, zgadywanki. To wszystko teraz ukrywam, aby dzieciakom to dać w trakcie drogi, jak będziemy jechać, bo jedziemy na wakacje, trochę czasu spędzimy w aucie, a to ich na pewno zajmie.
Mamy tutaj, no właśnie od jakichś krzyżówek po kolorowanki z dinozaurami. Rozumiecie to? I tego było, bo tam pewnego dnia na Bookseilu było dużo jakichś takich różnych tam właśnie zgadywanego, widzicie tutaj. Już to umiem, ćwiczenia, czterolatka i kolorowanki, jakieś zgadywanki, pełno tego, aż chyba nawet za dużo. Myślę, że aspekt tego, że dzieci nie znają, bo baterię musiałam wymienić, nie widzą tego wcześniej, ten aspekt nieznajomości tych właśnie kolorowanek i takich tych sprawi, że będą bardzo chętnie chciały się tym zająć podczas podróży. Każdemu oczywiście już wiem, bo życie mnie nauczyło, każdy będzie miał swój upiorniczek, swoje kredeczki, swoje, że ja będę siedział obok Ignasia, więc będę go tam gdzieś zabawiać, bo wiadomo, na komórce pewnie posiedzi, coś poogląda, ale bez przesady, nie? Całą drogę to tak trochę za dużo. I tak, mam tu rachunek, ale nie wiem, jak mi się uda poznajdywać, bo przez to, że dużo tych jest kolorowanek, to po prostu ciężko mi będzie znaleźć. I tak, zdecydowałam się podążać, bo chciałam wojnę makową i zdecydowałam się na te wydanie. Wprawdzie tamte estetycznie wygląda bardzo ładnie. Takie kremowe, stonowane, ale bardziej mi się podoba ta postać. Ta twarz to takie jest bardzo waleczne. Druga część jest niebieska, trzecia fioletowa chyba. Ilustracje są. Wow, nie widziałam nawet. Ładnie wydana. Ma skrzydełka i dobrze, bo jak są skrzydełka, to nie wolno tego, to nie, to jest niespodzianka na drogę, jak będziemy jechać. Są kolorowanki, potem będą dla Ignasia, ok? Więc mam pierwszy tom, fajnie, że akurat był pierwszy. Dużo, dużo dobrego słyszałam. Mi też bardzo siadł klimat azjatycki w Yumi, więc jak najbardziej chcę iść w tą serię. Jest tu trochę oberwana w tym. No żyćko. Ale cena okładkowa to jest 69, wiadomo, tam trochę taniej na sklepie zawsze jest. Mówiłam, że będzie ciężko znaleźć wojen makowych. 27 zł za nie zapłaciłam. Myślę, że spoko. Może gdzieś na Vinted bym upolowała taniej, ale udało się, więc nie będziemy narzekać. Ta poduszka nie wiem, co tu robi. Potem mam koniec warty. W ogóle jakoś nie chcę narzekać, bo to są naprawdę tańsze książki, a książki teraz kosztują dużo. Ale ta jest tak dość nieźle poobdzierana. Mamy tutaj Kinga i to jest trylogia o panu Mercedesie. I to jest akurat koniec warty, czyli tom trzeci. Ja nie wiem, czemu teraz dopiero popatrzyłam. Ja byłam przekonana, że to jest pierwszy tom. Blondynka. Ale to jest te nowe wydanie. Ono ułożone frontem, może będę miała jakieś tyle miejsca, żeby mieć frontem książki ułożone, tworzą wspólnie jeden obrazek. Więc, wiecie, ja mam jakieś takie... Ja Kinga jeszcze pamiętam z dawnych, dawnych czasów, kiedy jako nastolatka wypożyczałam w bibliotece jego książki i na pewno natknę się na książkę, którą przeczytałam, a kompletnie nie pamiętam jej tytułu. Więc gdzieś ta miłość do Kinga, on ma albo spoko, albo takie se, albo świetne książki, więc w ogóle przede mną jest cały czas bastion, więc jakby... Duna. Duna wydana w obwolucie. Bardzo podoba mi się ta seria. To swoją drogą też pięknie wygląda. To było dosłownie polowanie, bo Duna rozchodzi się raczej hop, siup i nima. Jeżeli chodzi o book sale, trzeba szybko. Bardzo szybko. I nie możesz mieć 5 książek, bo wtedy nie upolujesz żadnej. Więc tak jak mówię, jest opcja domawiania zawsze na book sale'u. I Duna kosztowała 35 zł. Cena okładkowa tej książki to jest 89, to jest kawał książki. No, pięknie wydana. Na razie mam tą pierwszy, mogę przeczytać, czy w ogóle mi siądzie, bo wiem, że są osoby, które czytają fantastykę, a ta Duna gdzieś tam nie siedzi, więc no chyba nie muszę tłumaczyć, co to jest za książka, ma i hello. Okej, mam Solaris. W tym nowym wydaniu Lema. Ja jeszcze nie czytałam nigdy nic od Lema. I Solaris wydaje mi się... To jest pozycja, którą ja nieraz słyszałam i słyszałam dużo dobrego o niej, więc jestem ciekawa. No, to najsłynniejsza powieść Lema, tu nawet tak jest napisane. Więc zobaczmy coś z pokroju. Klasyki, można powiedzieć, gatunku już, więc ta jest
idealnie wydane w porównaniu. Duna też tam troszeczkę ta obwoluta jest taka. Przymknijmy oko, bo 8 dych dać za książkę, a 35 to jest spora różnica. I mam skompletowany cały Devabat. Super, cieszę się. Więc czeka, patrzy na mnie Devabat. Królestwo Miedzi to jest tom drugi. Nie czytałam za bardzo nic w takich klimatach pustynno i jakieś tu są dżiny z tego co wiem. Podobno bardzo dobra historia, choć pierwszy tom jest chyba najsłabszy z tego co wiem z całej trylogii. Ja tutaj wam nie streszczam w żaden sposób o czym są te książki, ktoś chce. Ja w ogóle za bardzo nie lubię czytać. Już się parę razy spaliłam na tym, że przeczytałam coś i uznałam, że to jest całkiem duży spoiler, więc wiecie co? Nie czytam. Devabat słyszałam tyle dobrego, że idziemy w to dalej. Teraz już mam całą trylogię na płaczce, aż miło by cię ułożyć to raz. Tu mam Bretta, pierwszy tom z serii demonicznej. Powiem wam, że to też jest kawał książki, widzę. Ale dość tak duże światło na stronie, więc oczywiście w tym nowym wydaniu, bo ono jest przepiękne. No proszę, czyż ono nie jest przepiękne? Nawet Paweł zwrócił uwagę, a on tak, wiecie, on tak nie ten, więc bardzo ładnie oczywiście jest obdarte. Mówię wam, miałam pecha. Ja naprawdę bardzo często trafiałam książki na BookSale, które były nienagannym stanie. Tym razem miałam troszeczkę chyba pecha. No cóż, zaczniemy to. Podobno jest brutalnie i nie każdemu się podoba. Przeczytam, sama ocenię. Mam tutaj Zwiadowców i pytanie do was. Czy ktoś czytał Zwiadowców? Ja dużo słyszałam. Zwiadowców jest zresztą bardzo dużo. To jest bardzo duża seria, długa seria i to jest młodzieżówka. Z tym, że teraz pytanie. Czy to jest taka młodzieżówka, czy tak, czy jednak celowane, tak na przykład jakbym 10-latkowi to dała? Czy to jest spoko, czy będzie to dla niego za trudne, bądź treści będą nie dostosowane do 10-latka? I mamy ustalone z Piotrkiem, on na razie ma jeszcze Skrzydło Ognia do czytania, ale ustaliliśmy z Piotrkiem, że ja to przeczytam pierw. To widzę, że nie jest gruby Zwiadowcy. Myślałam, że to będzie grubszy, 300 stron ma ponad troszkę. Więc tak zrobimy, że ja przeczytam Zwiadowców. To jest księga pierwsza, czyli Ruiny Gorlanu. Czytałam właśnie ostatnio Piotrkowi taki tylny opis. On jest na razie tak wciągnięty w Skrzydła Ognia, że ten opis właśnie tutaj o chłopcu, który gdzieś tam... On trafia pod rękę jakiegoś mistrza, jest tam szkolony do wielkiej przygody, coś tam. Jakby nie zachwyciło go, ten opis go nie zachwycił, no ale zobaczymy. Może mnie zachwyci, ja słyszałam bardzo dużo dobrych opinii z ust dorosłych czytelników, więc jakby... Zobaczymy. I był Tolkien. To jest drugi tom. Dwie wieże. Tak, tom drugi, dobrze, bo już myślałam, że sama zwątpiłam. I on był za jakieś nieduże pieniądze, oczywiście. Malowany człowiek był za 39, to jest chyba najdroższa książka z tego całego zestawienia. Władca był za 17 zł. Tak, teraz muszę kupić tylko pierwszy i drugi tom. Pierwszy i trzeci tom. I moi drodzy... bardzo mam ochotę na Władcę Pierścieni. Nie mam ochoty na Hobbita. Nie wiem, jakoś mniej mnie to kręci. Tu, tak. Jestem na tak. Bardzo jestem ciekawa, bo wiecie... No klasyka. Klasyka fantastyki. Widziałam, że są różne wydania. Mi się te spodobało i cieszę się, bo trochę zamówiłam tak w ciemno, bo oczywiście skusiła mnie cena. Jest dość dobry, bo ja... Basia moja ma właśnie Władcę i w takim ładnym wydaniu z zewnątrz, jednakże ja zauważyłam, że tam jest dość drobny druk, a tu jest całkiem spoko, dość duże litery, będzie mi się przyjemnie czytało. Bo już się starzeje, te oczy to już nie te, więc... Więc teraz tylko kwestia dokupić pierwszy, drugi tom. Pierwszy tom widziałam na Skupshopie, też za śmieszne grosze idzie bez problemu kupić. Trzeciego nie widziałam używanego, ale widziałam go na Świecie Książki, więc czas skompletować. Mamy tutaj Hawkins, dobrze mówię? Hawkins, tak, Scott Hawkins, Biblioteka na Górze Opiec. To jest podobno dość z tej serii takiej groteskowej na Magu. Ja nie wiem, czy ta seria się jakoś nazywa właśnie. Ona tak jest charakterystycznie wydawana, bardzo często właśnie horror, bo takie bardziej groteskowe tematy. Koniecznie idziemy tutaj pogadać mamie, wiesz? Tam coś za dużo wolnego czasu ma. Brakowało mi drugiego tomu z tej serii trylogii. Myślałem, że nas ci brakowało. Was też mi brakowało. I wiecie, to chyba nie jest ta sama seria. Czy to jest jakieś inne wydanie, które ja tam mam? O, straszne. Możesz mi dać te dwie? No tak, patrzyłam. Okej.
No, czwarta małpa, szóste dziecko. Obok siebie, czerwona i fioletowa, koło instytutu. Nie widzę. Inne są. No właśnie, widzę, że to jest inna seria, nie będą mi grzbiety pasować. Patrzek. Ale to jest to same wydawnictwo. Czemu one wyglądają inaczej? Budowa ciała. Nie, bo ja sprawdziałam, jak się nazywa tom numer 2. No, czarna owca. Ewidentnie to... Ale nie, jakby... Nie, że jakoś tak strasznie się różni. Wielkość jest ta sama. Ale to już nie pasuje. Jak ja tom dam pomiędzy... Ole, wtopa. Dobrze, że byłaś tania chociaż. Już mnie Wiedźmin denerwuje tymi grzbietami niepasującymi do siebie. Cóż za niedopatrzenie, ja nawet nie wiedziałam, że musi, że to jest na pewno to. Cztery MK, tak, to jest to, tylko to jest jakieś inne wydanie, cholera jasna. Pewnie jedno było wydawane jako w całości, a jedno sprzedawali... No są inne. Ale brzydko będzie teraz wyglądać. No trudno. No już się stało, to się nie odstaje. Dalej, lustrzana. To jest w ogóle wydanie takie jakieś bardzo duże. W sensie wielkościowo. Patrzcie, jaki King jest tutaj malutki. O ile mniejszy. Tak wiem, to jest drugi tom. Pierwszy tom niestety nie udało się upolować. Był za też śmieszne grosze. Tom pierwszy nazywa się Zimowe Zaręczyny i tom pierwszy, ten tom mnie kosztował teczka królewna. Lustrzana, 20 zł. Ktoś mi w ogóle to w komentarzach polecał tę serię, więc jak tylko kupię tom pierwszy, to zacznę czytać. A tu Zaginieni z Księżycowa? Jakoś tak dziwnie to brzmi. W ogóle jest pociąg. Mama, mamy pianki. Co mamy? No właśnie. Co on powiedział? No. To są jakieś w ogóle duże litery. Przyszłeś mi pomóc? Co? Ile to wyszło łącznie? O, ale to przez 2 tygodnie. Sam mi to zamawiałeś! Ostatni raz. Dlaczego? Koniec. Co koniec? Koniec książek. A czemu mnie straszysz? On powiedział, że koniec na ten rok książek. Chodź, daj, zagramy w memory. On mnie tylko tak straszy. Ty mnie straszysz, bo ja mam urodziny zaraz. No i to dostaniesz kwiatki. Jakie kwiatki? Obrażę się. Dopiero na dzień dziecka. Dziwnie spisane. Tu są tak wyodrębnione postacie, jakby to była sztuka, bo coś. Scenariusz. To miała być powieść, a King ostatecznie zdecydował się na scenariusz. Nawet był miniserial telewizyjny. Chętnie coś innego przeczytam. Jestem zainteresowana. Wydaje mi się, że czytałam opis mniej więcej o czym to jest i że coś tam było zekranizowane, ale jakby nie zakodowało mi się w mojej główce, że to jest przerobiona powieść na scenariusz. Sztorm stulecia. King. I ostatnia książka, która widzę, też jest tutaj taka... Obdrapana, widzicie? Tu ma zgięcie. Powiem wam, że jakoś tak pechowo. Grzbiet jest ładny akurat. No i drugi tom, na pewno dobry. Tam, zielona jest, tak, to jest niebieska. Aurora, tom drugi dylogii. Z tego co wiem, to chyba jest dylogia. Nic nie słyszałam o tym, aby miało być coś kontynuowane. Bardzo ciężka ta książka jest, biała. Te kartki są chyba po prostu takie dość grube i takie bardzo ładnie wydane swoją drogą. Estetycznie super. Polskiego autora, Radek Rek. W ogóle zdziwiłam się, bo po raz kolejny, bo tą książkę już kiedyś polowałam i się nie udało jej kupić. Tym razem jednak były chyba 4 na raz pokazane właśnie na Booksale'u, więc się udało jedno kupić. Taka trochę porysowana. Widzę tu jednak tak dość... Ale pechowo, dużo książek jest dość jednak sponiewieranych tym razem. No, coś za coś. Byłam świadoma tego ryzyka. I ta książka, byłam zdziwiona, bo nie umiałam jej znaleźć.
a ona nie była w ogóle w dziale fantastyki. Ja wiem, że ona jest skierowana raczej chyba do trochę młodszych odbiorców. Nie jest to takie całkowicie dla dorosłych, ale nie jestem do końca pewna. Będzie czytane, teraz już mam obie, więc jakby nie ma wymówki. To są moje zakupy. Jakiś tablet tu leży. To było na tyle. To jest cały mój book haul, tak, te dwie, ta, ale mnie to boli. Co za niedopatrzenie, że to jest jakaś inna seria, zaraz sobie wygoogluję i sprawdzę. Ale tak mi się wydaje, że czasami ta seria jest sprzedawana w takim paku i pewnie ten pak ma inne wydanie niż tak, jak sprzedaje się na sztuki. I tak, te dwie kupiłam na raz, jakiś czas temu, chyba też to był book sale, już nie pamiętam. A teraz ucieszyłam się, że była dostępna ta środkowy tom, bo to jest tom drugi. No i patrzcie, jak to nie pasuje do się, oj, boli. Jestem ciekawa. Są tu dwie serie tomów drugich, których nie jestem w stanie zacząć czytać, bo nie mam tomu pierwszego, ale to się nadrobi, dokupi się, nie martwcie się. Po prostu, kiedy jest okazja, to trzeba brać i tyle. Dokupi się te tomy, spokojnie. To są raczej starsze pozycje, raczej nie widziałam, żeby był problem z dostępnością innych tomów. Udało mi się zamknąć pewne serie tymi zakupami, czyli tu, to. Zaczynamy nowe serie, czyli Duna, czyli Bread, Cykl Demoniczny. Zwiadowcy, no to z myślą o synu. Jeżeli nie spodoba mi się ten pierwszy tom, to w ogóle nie będę w to szła, bo to jest naprawdę dużo tomów. Pierwszy raz mam coś z tej serii maga, właśnie z tej serii horrorów, więc jestem bardzo ciekawa. I Solaris, Lem. To było na tyle. Dziękuję za oglądanie. To tyle. Chodź, powiedz papa, bo skończyłam. Papa, to co tu przyszedł? Czemu ty się tak nie cieszysz na książki jak ja? Dziękuję za oglądanie. Miłego dnia, wieczoru. Miej kawę, miej książek. Tak. Pomachaj. Papa, pomachaj. Co ja chciałem zrobić, zapomniałem co. Nie pamiętam. Co ja chciałem zrobić? No trudno, skleroz. Nie boli, skleroza. Nic, trzeba czytać. Jak kupiłam, to muszę przeczytać. No. Jak chcecie poukładać ze mną te książki, nie wiem, gdzie je zmieszczę, bo już zostało mi tylko tyle miejsca, tu. Chyba zacznę tam robić za telewizorem troszkę drugą kubkę. To zapraszam, za dwa dni zacznę kręcić vloga. Tak? Za dwa dni zacznę kręcić vloga? Tak, chyba. Albo, tak to zrobimy. Zacznę kręcić vloga i będę w nich układać. I pojedziemy do Basi, do mojej przyjaciółki. Ona też ma tam zamówienie, które zrobiła dla siebie i obiecała poczekać na mnie z tym zamówieniem. Będziemy robić open box razem. Więc zapraszam na tamtego vloga. Ja wiem, że book haul był niedawno, jednakże on był nagrany w czasie już troszkę odległym, on po prostu teraz wskoczył, bo ja cały czas czekałam na maga i dlatego tak blisko siebie będą te bukole, ale w sumie co to kogo interesuje, nie? Wrzucę to będzie. No, pa, pa. Jackson! Fuj! Nie wolno! Brzydko!